Dzień dobry, nazywam się Łukasz Skiba i zapraszam Państwa na kolejny odcinek serii Rynkowe Tankowanie, ponownie z udziałem Andrzeja Szczęśniaka, eksperta rynku paliw. Dziś rozmawiamy o gorącym aktualnie temacie, czyli o uprawnieniach do emisji CO2. Serdecznie zapraszam. Na rynku kryptowalut takim najbardziej pożądanym przez inwestorów momentem jest tak zwany moment pompy, czyli moment, kiedy cena rośnie niemalże wykładniczo. I podobne zachowanie obserwujemy aktualnie na rynku uprawnień do emisji CO2, z tą różnicą, że konsekwencje w przypadku wzrostu cen kryptowalut są znacznie mniejsze niż w przypadku uprawnień. Na razie nie mówimy o konsekwencjach, ale wyjaśnijmy osobom totalnie zielonym w tym temacie, mówiąc kolokwialnie, na czym polegają te uprawnienia, po co, komu one są potrzebne, no i kto je kupuje. Uprawnienia CO2 to jest taki papier na powietrze. To jest taki papier, który został wymyślony w sposób bardzo szczególny, to znaczy próbowano opodatkować pewne działania, nie poprzez podatek w sensie na przykład nałożenie podatku, tak jak jest akcyza na paliwa, tylko poprzez właśnie grę finansową, czyli grę instrumentami pochodnymi. Bo uprawnienia CO2 to jest takie pozwolenie, znaczy takie jakby urzędnicza decyzja, że masz prawo wyemitować albo masz prawo sprzedać nieemitowanie, wydawany przez Unię Europejską. Znaczy ten mechanizm jest globalny w tym sensie, że jest wiele takich struktur na całym świecie, ale w Unii Europejskiej mamy coś wyjątkowego, bo tu jest to obowiązkowe. I to obowiązuje w tej chwili te przede wszystkim przemysły energetyczne, które mają obowiązek, gdy na przykład produkują z węgla energię, mają obowiązek wykupić takie uprawnienia, bo to się nazywa uprawnienia do emisji. Chodzi o emisję CO2, to jest wyliczane tam naukowo, czy tam naukawo może bardziej, ale polega na tym, że urzędnicy mówią, proszę bardzo, jest tyle emisji i my to dajemy na rynek i na tym rynku spotykają się ci, którzy mają prawo je sprzedać, na przykład rząd polski, który na razie jeszcze czerpie dochody z tego i kupić je muszą ci, którzy emitują te nieszczęsne CO2. I tutaj oczywiście energetyka cała stoi w kolejce i sprzedaje. No ale to jest tylko baza, bo tak naprawdę istotny jest rynek wtórny. I na tym rynku wtórnym oczywiście wszystkie mechanizmy instrumentów pochodnych i tam jak się spojrzy na ICE czy na giełdę londyńską, no to widać, że po prostu tam tych mechanizmów już narosło, znaczy instrumentów pochodnych narosło już bardzo dużo. To, co my oglądamy zwykle, co w tej chwili wydaje się przekroczyło 80 dolarów, euro za tonę, no to jest jeden taki podstawowy, taki base, prawda? Tak jak jest TGE w energii base, czyli to jest ten podstawowy na dzień następny kontrakt na cały dzień. Tak tutaj mamy ten base, prawda, jest dzisiaj powyżej 80. Natomiast problem polega na tym, że mechanizmy, to jest bardzo mały rynek, bardzo mały. Już nie mówię o rynku ropy naftowej, już nie mówię w ogóle o Forexie, o giełdach, o akcjach czy o obligacjach. To są nieporównywalnie rzędy wartości większe rynki. Na takim małym rynku zdarzają się takie cuda, że przychodzą inwestorzy, którzy mówią, ja ten rynek, prawda, wydźwignę do 100. No i nie będę wymieniał, a taki inwestor tam się obnosi z tym jak kura z jajem, jak to się u mnie na wsi mówiło. No i on mówi, że 100 euro, no to jest ten cel, który on tu osiągnie. No i takie akcje, jak wiadomo, działają. Mówię do inwestorów, więc oni wiedzą doskonale, jak działają, nie będę ich uczył, ale jeżeli ktoś ma siłę do tego, żeby to przeprowadzić, siłę w sensie i pieniądza, i zmotywowania takich inwestorów, którzy potem za to wszystko płacą, oczywiście jak to wszystko się zawala, no to jest realizowane. A że to jest malutki rynek, w związku z tym tutaj niewielkie pieniądze w sumie, rzędu setek milionów euro tam, prawda, potrafią ten rynek podnieść, obalić i tak dalej. I tutaj mamy to samo na rynku EUA, czyli tych pozwoleń na emisję. Podobne bardzo mamy na rynku gazu ziemnego. No w Europie, czy tam, w Europie przede wszystkim, czy w Azji, no bo te same rynki w Stanach Zjednoczonych, tam nie ma obowiązkowego emisji, czy obowiązkowych tych papierów emisyjnych EUA, zwanych u nas, ale tam są oczywiście potężne rynki
ropy, gazu, no i wszystkie inne. Natomiast tam te rynki są ogromne. U nas, i ciężko je ruszyć, u nas te rynki są mikroskopijne, mówię o Europie, no i Polsce, to już w ogóle to taka prowincja straszna, tutaj tylko dostajemy tym ostatnią falą, taką rzuca nas, prawda, jak ten malutki okręci gdzieś tam na brzegu tego sztormu. Także to są mechanizmy urzędnicze, w którym w mojej strategicznej analizie, która jest, no, częściej oparta na domyśle, o co tutaj wszystkim chodzi, to jest taka zmowa urzędników europejskich z inwestorami finansowymi, żeby obciążyć podatkiem nielubianą przez nich energetykę węglową, gazową i tak dalej, dofinansować z tego, no bo pamiętajmy, że pieniądze z tego, które na przykład polskie państwo dostaje, a dostaje już dużo, bo zdaje się w tym roku będzie to około 24 miliardów złotych. Przypomnę dla porównania, że z całej akcyzy paliwowej, z tych 30 miliardów litrów w Polsce sprzedawanych, Polska, znaczy polskie państwo dostaje 32,5 miliarda złotych w tamtym roku. Czyli mamy potężną już kwotę z tych emisji, którą tak naprawdę my płacimy potem w rachunkach, ale która jest zrobiona tak, żeby po pierwsze obciążyć kosztami nielubianą energetykę, a potem państwo, które to dostaje, w połowie finansuje te wszystkie wynalazki zielonej energii, bo tak jest umówione z Unią Europejską. Państwo polskie dostaje takie prawo czerpania zysku z tych naszych rachunków energetycznych. I co się dzieje? I państwo rzeczywiście wspiera rozmaite tam wiatraki, solary, efektywności energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj państwo wywiązuje się swojej funkcji w ten sposób, że pobiera od nas i obciąża nas oczywiście gospodarstwa domowe w rachunkach elektrycznych i gazowych też niedługo, a poza tym no, wydaje na te ulubione przez Brukselę źródła energii. Czyli to jest ten mechanizm stworzony całkowicie sztucznie. Tutaj już nie ma w ogóle czegoś takiego, że jest jakiś rynek, w sensie wymiana gospodarcza, miejsce spotkania sprzedawca i kupującego, bo tu te wszystkie i instrument, bo to nie jest ropa naftowa, to nie jest gaz ziemny, to jest jakiś wymysł, sprzedawanie powietrza i jest w przedziwny sposób regulowany, bo gdy, to króciutko historii, gdy ten rynek się zawalił, już nie pamiętam kiedy, ale ze 3-4 lata temu tam się czołgał po poziomie 4, 5, 6 euro za tonę tego cudownego gazu, no to Unia Europejska podjęła działania i urzędnicy, razem z politykami oczywiście, bo ci to po prostu zrobili taki mechanizm, który się nazywa backloading. Ten backloading, ja pisałem o tym wtedy, że to się zaczną po prostu niezłe, przepraszam słowo, jaja, ponieważ oni ustalili, że urzędnicy będą jakby dowolnie, oczywiście tam procedury, ale dowolnie będą regulować ilość tych emisji na rynku. Czyli urzędnik decyduje, ile tego towaru na rynku jest. No a no, spekulant po prostu patrzy na to i mówi, no jest okazja, lecimy na 100. No i tam taka gra w tej chwili się odbywa. No po prostu to jest, w sensie strukturalnym, no to jest takie ewidentne dziwowisko, bym powiedział, ja wiem, no urzędniczo-spekulacyjne. Można powiedzieć, że Trybunał Stanu za to się należy. Tak, w 2017 roku na początku uprawnienia do emisji jednej tony CO2 kosztowało 8 euro. W środę, nagrywamy to 9 grudnia, w czwartek, wczoraj cena oscylowała w granicach prawie już 90 euro za tonę. I oczywiście nie był odpowiedzi na prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię z węgla. To pewnie gdzieś tam był jakiś trigger dla spekulantów, natomiast tak. Dużo się mówi o potrzebie regulacji tego rynku. I polscy przedstawiciele polskiego rządu i też Bruksela nie ukrywa, że jest to olbrzymi problem, by chronić go właśnie przed spekulantami. I czy w ogóle ten system ma jakąś przyszłość, jak go zreformować, czy w ogóle trzeba, mówiąc kolokwialnie, zaorać i postawić na nowo, no bo handel uprawnieniami jest konieczny, tylko w jaki sposób go uporządkować.
To są dwie rzeczy. Pierwsze jest takie, jakie źródła energii preferujemy. Bo Bruksela jasno preferuje, i to jest czysta lobbystyczna sprawa, dwa ukochane swoje źródła, a jak jest energia nuklearna, która też nie, nawet mniej emituje niż te dwa ukochane źródła, czyli wiatr i słońce, no to energia nuklearna jest eliminowana. Czyli Unia Europejska kocha jedną energię i chce ją po pierwsze odciążyć od wszystkich zobowiązań, preferować i tak dalej, a drugiej energii, tam energii tam z węgla, z gazu, w ogóle ze wszystkiego, przywalić. Obciążenia finansowe. No bo to jest taka metoda. Nie możesz kogoś pokonać, bo masz słabszy produkt, to mu przywal. No i to jest metoda. I tu są dwa wyjścia. Pierwszy to jest podatek, powiedzmy, energetyczny, tak to nazwijmy, czy klimatyczny. Okej. Okay. Ale podatek stanowi państwo. No i oczywiście podatek, no to wow, tam państwo, no już, skandal, nie? Ale jak to robią rynki finansowe, no to popatrzcie sobie na publikację. Zero o istocie tego problemu. Z rozdziawioną, za przeproszeniem, gębą wszyscy ci analitycy, eksperci, te media patrzą: o, 50, o, 70, 80, no popatrzcie, jak pięknie idzie. I nikt, że tak powiem, nie powie tego, ile to potem kosztuje. Ja ostatnio liczyłem obciążenie z tego powodu dla takiego przeciętnego gospodarstwa domowego, to wyszło mi chyba 700 zł. Tak, rocznie. To jest takie 2,5 megawattogodziny, takie średnie, przeciętne gospodarstwo domowe, tam 150 zł za rachunek obecnie, prawda, miesięcznie. No to słuchajcie, to jest kawał kasy. Dlaczego? I to jest na każdego, na te 16 milionów gospodarstw, prawie 16 milionów gospodarstw domowych w Polsce. No i co? No i tu jest pytanie. I teraz tak, ten mechanizm jest chory. I to jest absolutny. Problem jest taki, że jak kiedyś opisywałem, jak sobie Chińczycy w ciągu tam kilku dni poradzili ze spekulacją na rynku węgla, bo powiedzieli: nie, 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 nie będą nam spekulanci niszczyć gospodarki, my jesteśmy fabryką świata i musimy mieć energię. I po prostu węgiel wyprowadzili na prostą i ucięli tę spekulację węglową w ciągu, ja wiem, tygodnia? No po prostu tam też się to zaczęło i oni tu ucięli. Unia Europejska oczywiście nie może podjąć działania w takich sprawach jak na przykład energia, znaczy jak ropa naftowa, czy gaz ziemny nawet też, ponieważ są sprawy globalne. Oczywiście Wielka Brytania mogłaby przyciąć tam regulację tej giełdy, która się u niej tam niby znajduje, ale no to jest ciężkie. Natomiast to jest pomysł europejski, czysto europejski. Nie ma światowego odpowiednika w tym sensie, że nigdzie to nie jest obowiązkowe. Wszędzie tam jakieś takie wegetują takie, jakby powiedzieć, pomysły na takie biurokratyczne pomysły i handlowanie nimi na giełdach i tworzenie na nich podstawy instrumentów pochodnych. Natomiast Europa nie chce, ponieważ w Europie jest to modelowe rozwiązanie. Oni łączą taki socjalizm, komunizm wręcz energetyczny, w tym sensie, że prawda, czysta regulacja, mówienie, że to jest dobre, a tamto złe, no taki jak ja jeszcze pamiętam tamte czasy, no z spekulacją rynkową. I to jest model, który jest jakby bardzo dobry w Unii Europejskiej i widać, że wszelkie próby protestu, bo tam wiele krajów protestowało, przede wszystkim Francja i Hiszpania, te dwa kraje podniosły to do tego. Polska to jak zawsze tam coś pogada, prawda, i tam nic nie robi, to u nas jest klasy. Jak się patrzy tutaj, ktoś tam mówi, że my coś tam, prawda, a nawet jakiś poseł mówi, że polski rząd coś tam, polski rząd o tym nie wie, a potem się okazuje, że Polska w Unii Europejskiej nic nie robi. Ale poważne kraje typu Francja, Hiszpania podniosły to. No i oczywiście okazało się w tej wymianie informacji czy tam argumentów, że nie, kochani, to jest kluczowy element tej transformacji energetycznej, którą planuje Europa. I to jest element, który po prostu łączy ją, interesy europejskie łączy z tymi światowymi rynkami finansowymi. I to jest ten mechanizm, przez który Europa chce oddziaływać. No moim zdaniem to jest zawodny mechanizm, bo jednak tym potentatem na rynkach finansowych są Stany Zjednoczone i one będą decydować, co jest dobre, a co złe. Natomiast Europa ma takie nadzieje, moim zdaniem płonne. A wszelkie próby, no powiedział panowie, no przecież to komuś odwaliło, czy co? Dlaczego prąd wczoraj kosztował 255, a dzisiaj kosztuje 1000? Zwariowaliście? No jakieś przyczyny, gdzieś braki są? No nie ma żadnych przyczyn. A prąd kosztuje 4 razy więcej. Oczywiście urwało wam łeb, co się dzieje? No takie argumenty w ogóle nikt nie reaguje. Mówią, że wszystko dobrze, tam tego, najsłabsi są chronieni, prawda, bo polskie państwo, rzeczywiście nie tylko polskie, europejskie państwa wypłacają tym, których już po prostu rzuci o glebę ten wysoki rachunek energetyczny, wypłaca im jakieś tam zasiłki, tylko problem jest taki, no, taki komunizm już taki
Wyobraźcie sobie, że mamy tam ponad 15 milionów w Polsce tych gospodarstw domowych i rząd ogłasza wielką tarczę kolejną i się okazuje, że pomoc, tam dofinansowanie jest potrzebne 7 milionom gospodarstw w Polsce, czyli prawie połowa gospodarstw w Polsce domowych wymaga dofinansowania przez te wszystkie, że tak powiem, gry spekulacyjne i, że tak powiem, podwyżki cen. Czyli te jakby, a tak generalnie rzecz biorąc, strukturalnie, to warto pamiętać, że to jest ta forma tej inflacji, która jest pokryzysowa, czyli był pewien kryzys, uratowano go emisją, prawda, nowych środków finansowych, dofinansowaniem, popatrzmy na M0 czy tam 1, M2, prawda, widać, że po prostu tych pieniędzy narosło, no po prostu góra i one się teraz wylewają, czyli musi być inflacja, ktoś musi za to zapłacić i to jest jakby, to jest model globalny, my tu jesteśmy prowincją, dobrze żeśmy go rozumieli, natomiast no my tutaj tylko możemy, i państwo czasami no, no zbiera te trupy, które ten huragan, że tak powiem, zostawia po sobie, i oni to są ci najsłabsi, których po prostu jak rachunek im wzrośnie czterokrotnie, to oni w ogóle na chleb im nie starczy, okej, okay. Będą musieli wbijać chleb, czy ciepło w domu, nie? No to jest model chory, ale proszę pamiętać, że na przykład w Stanach Zjednoczonych już tak jest. Ten kryzys teksański pokazał, że niestety ten model się jakby zbliża do konsumenta. W Polsce jeszcze nie. Jak popatrzymy na ceny energii dla gospodarstw domowych, no to jeszcze tam powiedzmy 60, 70 może już groszy za kilowatogodzinę razem z dostawą, ale popatrzcie na przedsiębiorstwa, tam już jest 700. 700. 700. Mówię za megawattogodzinę, czyli przepraszam, no tak, 700 zł za megawattogodzinę, a na giełdzie jest 1000. Także to jest jakieś szaleństwo. To jest po prostu w sensie kategorii realnych, w sensie kategorii rynkowych, gdzie w podaży, w popycie, nie wiem, ani się nie zawaliła wielka elektrownia, w sensie zabrakło prądu, ani się Marsjanie nie wylądowali, nie podłączyli się do naszych sieci, prawda, więc popyt potwornie wzrósł. Nie ma nic takiego. Nic się nie dzieje. A ceny 4 razy w górę i 50% w dół. Następnego dnia 60% w górę. No po prostu to jest jakaś jazda. To jest po prostu cyrk Monty Pythona, który zjechał do Polski. Przepraszam, to takie emocjonalne, ale muszę powiedzieć, że zabawne, jak to całkowicie sobie ogląda. Zrozumiałe, natomiast całkowicie jest to zrozumiałe. Natomiast pytanie, czy rynek będzie sam w stanie uregulować? Nie. Nie, rynki zawsze są regulowane. Ten rynek został, mówimy o EUA, prawda? No i w ogóle o tych instrumentach finansowych. Te rynki zostały stworzone sztucznie. One są stworzone przez pewien zestaw przepisów. Dobrze jest je rozumieć. Sztucznie, ale na koniec dnia mają one wpływ na realną gospodarkę. Dokładnie. Więc dokładnie. Zakładam, że każda firma, która uczestniczy w handlu tymi produktami, podejmuje decyzję w oparciu o równowagę jakąś popytowo-podażową, kiedy okaże się, że te uprawnienia są nikomu niepotrzebne, bo zapotrzebowanie na energię spadnie, to automatycznie cena powinna i uprawnień również, jak i cena energii spaść. Niekoniecznie. Niekoniecznie tu się nie zgodzę, ponieważ też mi się wydawało do pewnego czasu, że to jest element tak spekulacyjny, że powiedzmy, no wybije do 70, do 50 i spadnie, bo właśnie ten mechanizm. Ale nie, nie spada. Proszę zauważyć, ani gaz nie spada, mimo że nie ma żadnych braków. Ani EUA nie spada, ropa to jest inna historia, są kiedy indziej. Natomiast mamy te sytuacje, kiedy na tych małych, tam są też zamiary strategiczne i to się nie ma co czarować. Kapitał, wielki kapitał finansowy, to nie jest tylko tam gra na giełdzie. To są też zamiary strategiczne. I proszę zobaczyć, od września, tam wrzesień, październik, prawda, cena gazu po prostu wywindowana no, pod nieboskłon. Pod tego mniej więcej też czasu, październik, wrzesień, EUA po prostu wali w górę jak szalona. I co? Oczywiście to już jest dobrych kilka miesięcy. Nie spada. Nie spada. To nie wiem, czy nie jesteśmy na początku nowej ery typu gaz już będzie, prawda, pięciokrotnie droższy, energia będzie pięciokrotnie droższa niż była. No, nie wiem, zobaczymy. To w każdym razie już nie jestem taki pewien, że takie no, rynkowe w sumie, czy tam powiedzmy spekulacyjne, inwestorskie mechanizmy działają, że jak się to wspięło, wyspekulowało i wywaliło w górę, to potem nieuchronnie spadnie w dół. Spadnie, ale może za 2 lata. Tego nie wiemy. Także my dajemy się to, proszę pamiętać, że na rynkach ropy naftowej to zostało już przećwiczone po kryzysie 2007-2008 roku.
I dzisiaj jest to ćwiczone na rynkach mniejszych, bardziej podatnych przez to na spekulacje, ale takich rynkach jak właśnie EUA, to jest mikrorynek generalnie, mówię o globalnej skali, no i na rynku gazu ziemnego, którym też jest niewielki rynek, dotyka potężnego kawałka gospodarki. Tak, no jest to ciemny scenariusz, który Pan przedstawił. A ja czego? Na zakończenie podam swoją drogą bardzo ciekawą propozycję z serwisu Netflix. Film nazywa się, dokument to jest Królowie Przekrętu, który opowiada historię francuskich oszustów, którzy właśnie handlowali tymi instrumentami. Co ciekawe, jest tam polski ciekawy wątek. Pojawia się pan Jarosław Kłapucki, więc zachęcam do zobaczenia, bo jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, a jest jeszcze nasz polski wątek. Super, bardzo dziękuję panu dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Miłego, do zobaczenia.